Już podpytałem posła prawicy, że nie oglądał w ogóle Idy. Znaczy jeszcze nie zdążyłem, nie miałem okazji, natomiast trochę czytałem, trochę się interesowałem, kilka recenzji. Wiem, że też są recenzje kontrowersyjne, są wypowiedzi. Ja muszę panu powiedzieć, że krew mnie zalewa na widok recenzji, powiedzmy, Łukasza Warzechy, który mówi, że w ogóle nie będzie tego oglądał, bo to się stało już lewackim czy lewicowym kanonem, żeby obejrzeć Idę. Więc ponieważ lewicowcom, nie wiem zresztą którym, nie znam takiego jeszcze, się podoba podobno Idę, no to my prawica już daliśmy werdykt antypolski. Nie no, ja chętnie obejrzę, jak będę miał czas, okazję, gdzieś będzie pokazany w telewizji. Natomiast no, czytałem też kontrowersje wokół tego filmu, są na temat... I to jedna rzecz mnie rzeczywiście jakoś ubodła, czy rzeczywiście to w filmie będzie, ponieważ film dotyka sprawy Holokaustu, natomiast podobno, jak czytałem w recenzjach, nie pada w ogóle termin Niemcy. No i jeśli to rzeczywiście tak jest, że z tego filmu ktoś oglądając go na świecie, poza Polską, a będzie w tej chwili oglądany, bo na szczęście dostał Oscara i to chwała polskim producentom, no to pytanie jest, czy oglądający taki film w Hiszpanii, 20-kilkuletni człowiek, będzie kojarzył, co się stało w tej Polsce. Dlaczego był Holokaust? Kto to zrobił? Dobra, czy, to... I jeśli będzie w miarę znał historię, to sobie pomyśli, że naziści, tak? Ale kto to są ci naziści, prawda? Bo niestety w wyniku świetnej polityki historycznej Niemiec udało się oderwać problem hitlerowców, Niemców od nazistów, prawda? I dzisiaj na świecie uważa się, że II wojnę światową wywołali naziści, Holokaust są powiedziani naziści, no ale kto to są ci naziści? No mało kto wtedy pamięta, że są to Niemcy. Ale chętnie zobaczę, czy rzeczywiście to jest problem. W większym stopniu wydaje mi się, ten film dotyka, można by tak powiedzieć, że w większym stopniu ten film dotyka problemu zaangażowania osób żydowskiego pochodzenia w aparacie PRL-owskiej represji. I to wysoko. To jest drugi problem. Przez, ja pamiętam dziesiątki lat na prawicy tej radykalizującej się w moich oczach w ostatnich latach, to było bardzo często podnoszone. Nikt w Polsce nie nakręci filmu, w którym... No proszę bardzo, jest taki film nakręcony, mało tego dostał Oscara. No tak, ale tam ten wątek też podobno jest zmieniony, ponieważ ta słynna pani prokurator... Nie mówmy, jak się zakończył film, bo to zbrodnia. W filmie oczywiście inaczej kończy niż w rzeczywistości. W rzeczywistości dożyła ze swoich lat w Londynie, żyjąc w dostatku i w sławie, no. A nie sławie. No. To prawda. Więc jeśli te wątki się potwierdzą w filmie, o których czytałem w recenzji, no to trochę szkoda, że film przeinacza sytuację. A nie myśli pan, bo ja taką zrobiłem już historyzoficzną tezę po prostu, że z prawicą w Polsce się tak po prostu porobiło, że to jest formacja polskiej krzywdy, czy nawet ludzkiej krzywdy. I wszystko to, co zahacza o krzywdę, choćby wie pan, jednym piórkiem skrzydła jest zawsze mile witane. Sukces to tragedia. Nie nazwą tego polskiej krzywdy, ale chodzi o to, żeby mówić prawdę. No, chodzi o to, żeby nie fałszować, nie relatywizować, nie osłabiać jakoś. No, chodzi o prawdę. No, po prostu.